Ania, właśnie jesteś po pokazie. Jakie są u Ciebie emocje, jakie są wrażenia? Wiesz co, jeszcze jestem cała rozedrgana. Na backstage'u było bardzo ciężko ogarnąć tą gromadkę dzieci. Już mi głos naprawdę szwankuje, ale jestem szczęśliwa, bo wszystko było mega spontanicznie. Myślę, że z dziećmi nie można inaczej. Jestem zadowolona bardzo. Mam nadzieję, że zdjęcia będą równie fajne. Czyli największa trudność to było ogarnąć właśnie te małe dzieci, dzieci gwiazd, celebrytów. Tak, dzieci gwiazd, celebrytów. Ja myślę, że wszystkie dzieci są takie rozbiegane, ale naprawdę tam na backstage'u był problem, żeby wszystkie, że tak powiem, wyszły wtedy, kiedy my chcieliśmy, ponieważ dzieci wszystkie pchały się od razu na scenę. Cudowne były. Czyli łzy radości, wiele radości. Zadowolona jesteś z dzisiejszego pokazu? Jestem zadowolona z pokazu i przede wszystkim łzy cisną mi się na oczy ze względu na występ Justyny. Ja naprawdę, jak słyszę jej głos, to mam ciarki na skórze i łzy w oczach. Ona jest po prostu cudowna. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że na tym pokazie jest dwa razy więcej publiczności niż dwa miesiące temu, również na Twoim pokazie w tym samym hotelu. Cieszę się bardzo, mimo wypadku, który podobno był na trasie i dużo osób miało problem, żeby dotrzeć. Jest więcej, to znaczy, że cieszę się bardzo. Pokaz był naprawdę fajny.